Moje drogie dzieciaki, to ja, wasza lekarka, bajkopisarka i wróżka Zuzia. Dzisiaj zapraszam was na kolejną medyczną bajkę. Dzisiaj opowiemy sobie o... Nie zgadniecie. Dzisiaj opowiemy sobie o wodzie. Czy wiecie, że w każdym z nas znajduje się całkiem sporo wody? Zaraz wam pokażę. Popatrzcie. Tutaj mamy tatę, mamę i przypuśćmy jednego z was. Jak myślicie, z ilu procent wody składa się wasze ciało? Otóż z ponad połowy. I kto ma najwięcej wody? Wy, mama czy tata? Spróbujcie zgadnąć. Pomyślcie, a ja zaraz wam pokażę. Popatrzcie. Najwięcej wody ma w sobie dziecko, czyli wy. Potem tata, czyli osoby płci męskiej, a potem na końcu mama. A teraz mam jeszcze do was takie jedno pytanie, małą zagadkę. Kto ma więcej wody? Osoba szczuplutka, chudziutka, czy osoba, która jest troszkę grubsza? Zdziwię was. Więcej wody ma w sobie osoba, która jest chudziutka, ponieważ tkanka tłuszczowa zawiera bardzo mało wody. No dobra, no ale ja ciągle o tej wodzie. Skąd ta woda bierze się w waszym ciele, jak myślicie? Tak? Pijemy wodę, pijecie różne soki. Oczywiście woda jest najlepszym płynem do picia. Jeżeli pijecie wodę, no to ona dostaje się do waszego ciała i jest niezbędna do tego, żebyście prawidłowo funkcjonowali. No ale dobrze, słuchajcie, jeżeli my wypijemy tak naprawdę bardzo, bardzo dużo wody, to co się z nią stanie? Chce wam się co? Chce wam się siusiu, tak. A czy ktoś z was kiedyś się zastanawiał, jak powstają siuśki? Otóż, jeżeli coś wypijecie, to trafia do przewodu pokarmowego. Pamiętacie, jak wam pokazywałam system rurek, który jest w waszym ciele. Ale tam nie tworzą się siuśki. Siuśki tworzą się w specjalnej fabryce. Jak myślicie, jak ta fabryka, a w zasadzie dwie, bo są dwie fabryki, się nazywają? To jest takie dosyć trudne słowo. Otóż fabryki siuśków w waszym ciele to nerki. Czy chcecie zobaczyć, jak wyglądają? Zaraz wam pokażę. Popatrzcie. Tutaj mamy sobie dziecko. I w brzuszku dziecka znajdują się dwie nerki. Po prawej i po lewej stronie. Nerki przypominają takie jakby fasolki. Zobaczcie. Tutaj mamy nerkę, która troszkę wygląda właśnie jak fasolka. I do tej nerki przyczepione są trzy rurki. Jedna z tych rurek to tętnica. Tętnicą wpływa do nerki krew. I ta krew będzie przefiltrowana i z niej stworzą się właśnie siuśki, które potem spuścicie w toalecie. No ale jak to się dzieje? Jak te nerki w ogóle pracują? Jeżeli weźmiecie mikroskop i przyjrzymy się nerce z bardzo, bardzo, bardzo bliska, to zobaczymy, że w nerce znajdziecie takie kłębuszki, rureczki, różne przewody. I to się nazywa, taka jednostka, z której zbudowana jest nerka, nazywa się, uwaga, uwaga, nefron. I nerka ma w sobie bardzo dużo tych nefronów. Słuchajcie, w jednej nerce jest od około miliona do 1,5 miliona takich jednostek. Czyli tyle, ile ludzi mieszka w Warszawie. No może trochę mniej. I nerki
To są bardzo, bardzo pracowite fabryki. One pracują nawet w nocy, kiedy śpicie. Czy wiecie, ile krwi przepływa przez waszą nerkę w ciągu dnia i nocy? Ogrom. Przepływa przez nią 1440 litrów. To tyle, ile znajduje się wody w 7 wannach. A nerka jest taka malutka. Czyli musi być bardzo, bardzo pracowita. I nie dość, że jest bardzo pracowita, to jest bardzo mądra. Ponieważ to, co jest ważne, oddaje z powrotem i wypływa z nerki przez żyłę, a to, co jest niepotrzebne, spływa w dół. Spływa w dół specjalną rurką. Ta rurka, można powiedzieć, że jest jak zjeżdżalnia w akwaparku. I ta rurka nazywa się moczowodem. Popatrzcie, to jest właśnie moczowód. Czyli z nerki przez system rurek, tak zwanych kielichów i miedniczkę, mocz dostaje się moczowodem do dużego zbiornika. Czasami, kiedy chce Wam się bardzo, bardzo mocno siusiu, lecicie do łazienki po to, żeby opróżnić magazyn z siuśkami. Ten magazyn to nic innego jak pęcherz moczowy. Pęcherz moczowy, kiedy jest pusty, przypomina wyglądem cytrynę. Ale potem, kiedy z jednej i z drugiej nerki wlewa się do niego mocz, to się nadmuchuje jak balonik. I kiedy w pęcherzu moczowym jest już tyle moczu, ile na przykład w szklance, to zaczyna Wam się chcieć siusiu. Przebieracie nóżkami i chcecie pójść do toalety. No cóż, to tyle. Dzisiaj poznaliście i dowiedzieliście się o tym, że macie dwie fabryki siuśków w brzuchu, czyli nerki. I nerki są bardzo ważne, ponieważ filtrują Waszą krew i sprawiają, że ma super ekstra skład, a wszystkie niepotrzebne rzeczy rurką, niczym zjeżdżalnia wodna, Wasze siusie wpływają do pęcherza moczowego. Potem spuszczacie je w toalecie. To tyle, moje drogie dzieci, na dzisiaj. Zapraszam Was na kolejną medyczną bajkę. O czym będzie? Niespodzianka.